Hejka, hejka, witam Was serdecznie na kanale Drogerii Ezebra. I dzisiaj, jak się możecie już domyślać, zrobimy sobie makijaż ślubny. Będzie to taki klasyczny ślubniaczek, który może wykorzystać zarówno panna młoda, jak i gość weselny. Na buzi już mam nałożoną pielęgnację i standardowo zaczniemy sobie od oczu. Moją dzisiejszą bazą pod cienie będzie korektor Eveline Magical Perfection i ważne, żeby to nie był zastygający korektor. Korektor aplikuję syntetycznym pędzlem na całą powiekę. Przeciągam go również na skronie, żeby nasze cieniowanie nas później nie ograniczało. Delikatnie rozklepuję sobie ten korektor gąbeczką, żeby był na powiece jak najbardziej jednolity. Wspominałam, że korektor nie może być zastygający, dlatego że będziemy dzisiaj aplikować płynny cień od Lamel. Przez to, że nasz korektor nie zastyga i cały czas jest płynny, bez problemu będziemy mogli rozblendować właśnie taki płynny, zastygający cień. Nabieram go odrobinę na pędzelek i zaczynam budować załamanie powieki. Kiedy cień mam już mniej więcej nałożony, wiem, że to nie wygląda najatrakcyjniej, biorę bardziej puchaty pędzelek i będę wszystko blendować okrężnymi ruchami. Kiedy nasz cień w kremie jest już rozblendowany, będziemy teraz pogłębiać kolor i w tym celu sięgam po taką boską paletę od Affect. Ona w środku prezentuje się następująco i jest to taka idealna paleta do nude makijaży. Na początek wpracowuję sobie średni brąz. Z kolei najciemniejszy brąz z palety aplikuję już bardziej punktowo, koncentrując się na zewnętrznym kąciku. Blenduję sobie ten ciemny brąz takimi delikatnymi ruchami po górze. Cieniowanie matami sobie na razie zakończymy i wiele z Was teraz może pomyśleć, matko jedyna, co ona zrobiła. Ale spokojnie, to się wyklepie. A właściwie to się wyczyści i łapię sobie tutaj za klasyczek, czyli Hulu P34, taki płaski języczkowy pędzelek. Moczymy go w dowolnym płynie micelarnym, a następnie będziemy tutaj od spodu podcinać nasze cieniowanie. Jest to naprawdę najprostszy sposób na wyczyszczenie oka. Jeszcze nie tak dawno zamiast tej metody używałam po prostu wacika kosmetycznego, właśnie tak złożonego w pół, przykładałam do oka i ciągnęłam. Z tym, że pędzelek jest o wiele bardziej precyzyjny. Natomiast wacikiem bardzo łatwo możecie zmazać za dużo. I tak się prezentuje wyczyszczone już oko, a teraz lecimy z błyskiem. Jeśli chodzi o błysk, to miałam tutaj nie lada dylemat, ale myślę, że skuszę się jednak na ten błyszczący cień na samej górze z paletki Maxmo. Błyszczące cienie od Maxmo mają taką formułę, że kleją się tak naprawdę same z siebie do powieki, ale żeby wzmocnić intensywność naszego błysku, użyję standardowo NYX Glitter Primera. To jest absolutny must have na sezon ślubny. Cieniutką warstewkę nakładam na środek naszej ruchomej powieki, a następnie palcem nakładam nasz błysk. Palec jest naprawdę najlepszy, jeśli chodzi o aplikację prasowanych błysków. Jeszcze póki złapałam paletę Maxmo, wciskam czarny cień w samą linię rzęs. Dzisiaj nie będę robić kresek, mimo że jestem ogromną fanką kresek, bo przez to, że podcięłam cieniowanie, daje to nam taki efekt imitujący kreskę. Poza kadrem wytuszowałam jeszcze rzęsy i przykleiłam kilka kępek White Duo od Klawiera. Przechodzimy już do twarzy. Ja na buzi mam aktualnie swoją pielęgnację, która będzie dla mnie bazą. Jeśli chcecie, możecie dodatkowo użyć bazy matującej, rozświetlającej lub jakiej tylko chcecie. Natomiast podkład, jakiego dzisiaj będę używać, to Eveline Better Than Perfect. Podkład jest genialny pod tym względem, że daje się budować, a jednocześnie wygląda na twarzy naprawdę naturalnie. I podkład aplikuję gąbeczką. Pamiętajcie, żeby podkład przeciągnąć również na szyję oraz na uszy. O szyi wiele z nas pamięta, ale o uszach już nie do końca. A jest to szczególnie ważne, dlatego że w stresującej sytuacji, jaką może być na przykład ślub, nasze uszy mogą się czerwienić. Dlatego już odrobinka podkładu pozwoli nam uniknąć sytuacji, gdzie kolor uszu będzie się odcinać od koloru naszej twarzy. Korektor, po jaki dzisiaj sięgam, to Instant Anti-Age Eraser od Maybelline. Ten korektor to naprawdę must have w naszej kosmetyczce. Twarz już mamy pięknie ujednoliconą, ale teraz czas nadać jej odrobinę głębi. Dlatego użyjemy sobie gorących nowości od Paese. Są to nowości do konturowania na mokro, mam tutaj bronzer, róż oraz rozświetlacz. Formuła tych produktów jest dość twarda, ale na twarzy już się rozprowadzają bezproblemowo. Delikatnie sobie rozklepuję ten bronzer jeszcze gąbeczką i muszę przyznać, że wygląda naprawdę przecudownie. Aplikacja była bezproblemowa, kolor jest idealny, a w dodatku na skórze wygląda bardzo zdrowo.
Jeśli chodzi o róż, to ja się skuszę na kolor 03, czyli taki cukierkowy. Muszę przyznać, że kolorek jest naprawdę piękniutki. W ruch ponownie leci gąbeczka, żeby wszystko ze sobą scalić. No i mamy jeszcze rozświetlacz. Tutaj rozświetlacz występuje w jednym kolorze i jest taki neutralny złoty. Jego już spróbuję sobie zaaplikować palcem. Wow, okej. Jest moc. Nie mam słów, oficjalnie jestem zakochana w tych produktach. Żeby nie zatracić naszego blasku, aplikuję niewielką ilość pudru Varieté i robię to wciskając nasz puder punktowo. Pamiętajcie, żeby nie rozcierać pudru pędzlem po całej twarzy, ponieważ wtedy możemy zmazać produkty, które znajdują się pod spodem. Wracam jeszcze do palety od Affect i wykańczam dolną powiekę używając średniego brązu. Wewnętrzny kącik natomiast aplikuję jasny matowy beż, żeby rozświetlić tą okolicę. Na linię wodną nałożę sobie jeszcze kredkę Eveline z serii Varieté i myślę, że po zużyciu łatwo stwierdzić, że się bardzo lubimy. Beżowa kredka jest świetna do takiego optycznego otworzenia oka. My tu gadu-gadu, a mamy przecież do zrobienia jeszcze brwi. Sięgam po taką precyzyjną kredeczkę od NYX-a. Następnie wyczesuję brwi ku górze. Ten etap pozwoli nam również pozbyć się nadmiaru produktów w brwiach. I przechodzę już do wypełniania brwi. Brwi mamy skończone i myślę, że nie bez powodu mówi się, że brwi są ramą twarzy. Brwi skończone, więc przechodzimy już do pomalowania ust. Sięgam po kredkę Eveline Varieté 02 i rysuję nią kontur ust, delikatnie przeciągając kredkę do środka. Ma przecudowny kolor, a praca z nią to po prostu marzenie przez to, że bardzo łatwo sunie po ustach. Na środek ust zaaplikuję sobie jeszcze pomadkę z kolekcji Flower Garden. Również jest to pomadka z Eveline i ma taki przybrudzony różowy kolor. Jest to już kremowa pomadka, więc pięknie nam się błyszczy na ustach. Myślę, że mój makijaż mogę już uznać za skończony i muszę przyznać, że ta propozycja makijażu ślubnego niezwykle trafia w moje serce. Osobiście czuję się fantastycznie w takich nudziakach i myślę, że wiele kobiet będzie mieć podobne odczucia. Także jeśli podoba Wam się mój look i niezależnie od tego, czy jesteście tegoroczną panną młodą, czy też gościem weselnym, mam nadzieję, że chętnie odtworzycie moją propozycję. Kosmetyki jak zawsze znajdziecie w drogerii Ezebra. A w dodatku, jak już wspominałam na początku, właśnie trwa akcja Wedding Party, gdzie wiele produktów jest w promocji. Także ja już ślubny makijaż mam, białą sukienkę mam, więc myślę, że czas poszukać pana młodego.